prezydent Rosji, Władimir Putin, przedstawił swoje warunki zakończenia wojny i rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą. Zgodnie z jego słowami, ukraińskie wojska muszą zostać całkowicie wycofane z terytoriów Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej, a także z obwodów chersońskiego i zaporowskiego w granicach administracyjnych. Putin podkreślił, że dopiero po faktycznym rozpoczęciu wycofywania wojsk oraz rezygnacji Kijowa z aspiracji do członkostwa w NATO, Moskwa będzie gotowa ogłosić zawieszenie broni i przystąpić do negocjacji. Prezydent Rosji zaznaczył również, że dla osiągnięcia pokojowego porozumienia niezbędne jest, aby Ukraina miała neutralny, niezrzeszony i bezatomowy status. Dodatkowo Putin stwierdził, że status Krymu, Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowe, a także obwodów zaporowskiego i chersońskiego jako części Federacji Rosyjskiej powinien zostać potwierdzony w międzynarodowych traktatach. Jednym z kluczowych warunków stawianych przez Moskwę jest także zniesienie wszystkich zachodnich sankcji nałożonych na Rosję. Putin ostrzegł, że jeśli Kijów i Zachód odrzucą jego nową propozycję pokojową, dalsze warunki będą różne i mogą być mniej korzystne. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zdecydowanie odrzucił warunki zaproponowane przez prezydenta Rosji, Władimira Putina, dotyczące zakończenia działań wojennych i rozpoczęcia negocjacji. Zełenski określił te warunki jako ultimatum, któremu nie można ufać. Zełenski wyraził przekonanie, że nawet jeśli Ukraina spełniłaby warunki postawione przez Putina, Rosja nie zaprzestanie ofensywy. To są ultimatum, które nie różnią się od wcześniejszych przekazów, stwierdził prezydent Ukrainy, podkreślając, że propozycje te są jedynie kontynuacją wcześniejszych żądań, które były nie do zaakceptowania. Stanowisko Zełenskiego odzwierciedla głęboki sceptycyzm Kijowa wobec rosyjskich intencji. Ukraiński prezydent podkreślił, że w przeszłości Rosja wielokrotnie składała obietnice, których nie dotrzymywała, co prowadzi do braku zaufania do jakichkolwiek nowych propozycji. Minister obrony USA, Lloyd Austin, stwierdził, że nie widzi żadnych oznak rozszerzenia NATO w najbliższej przyszłości, choć Władimir Putin nie ma prawa dyktować Ukrainie, co ma zrobić w celu osiągnięcia pokoju. Austin podkreślił, że rosyjska okupacja terytorium Ukrainy jest nielegalna i że Putin mógłby zakończyć wojnę w każdej chwili, gdyby zdecydował się wycofać rosyjskie wojska. Podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli, Austin zaznaczył, że sojusznicy będą się skupiać na stabilizacji sytuacji i doskonaleniu swoich planów obronnych. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, ogłosił, że NATO będzie odgrywać większą rolę w koordynacji pomocy wojskowej dla Ukrainy, co nie czyni sojuszu stroną konfliktu, ale wzmacnia wsparcie dla Ukrainy. Zmiana ta jest postrzegana jako zabezpieczenie mechanizmu pomocy wojskowej na wypadek ponownego wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA, chociaż Reuters zauważa, że wpływ tego ruchu może być ograniczony, biorąc pod uwagę dominującą rolę USA w NATO. Premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, zdecydowanie opowiedział się za wzmocnieniem działań mających na celu zatrzymanie rosyjskiej agresji. W wywiadzie dla włoskiej gazety E Corriere della Sera zapowiedział szeroko zakrojone środki, które mają na celu osłabienie rosyjskiej machiny wojennej. Będziemy polować na pieniądze, będziemy polować na ropę, zatrzymamy gaz, zatrzymamy statki, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzymać rosyjską maszynę wojenną i pokazać Putinowi bezsensowność jego działań, powiedział Cameron. W ramach tych działań Wielka Brytania, podążając za Stanami Zjednoczonymi, nałożyła sankcje na kluczowe instytucje finansowe Rosji, takie jak moskiewska giełda, Krajowe Centrum Rozliczeniowe oraz Krajowy Depozyt Rozliczeniowy. Te sankcje mają na celu ograniczenie zdolności Rosji do finansowania działań wojennych, utrudniając jej dostęp do międzynarodowych rynków finansowych. Głównym celem wprowadzenia sankcji jest osłabienie rosyjskiej gospodarki i jej zdolności do prowadzenia działań zbrojnych. Polowanie na źródła finansowania, takie jak pieniądze i ropa, ma na celu ograniczenie środków, które Kreml może przeznaczać na prowadzenie wojny. Zatrzymanie dostaw gazu i ruchu morskiego ma natomiast wpłynąć na strategiczne możliwości Rosji. Działania podjęte przez Wielką Brytanię są częścią szerszej strategii międzynarodowej mającej na celu wywarcie presji na Rosję. Sankcje ekonomiczne oraz inne środki ograniczające mają na celu zmuszenie prezydenta Władimira Putina do zrewidowania swoich działań w Ukrainie. Międzynarodowa społeczność, w tym Unia Europejska i NATO, wspiera te inicjatywy, dążąc do przywrócenia pokoju i stabilności w regionie. K.
Cameron podkreślił, że działania te mają także na celu pokazanie światu, że agresja militarna nie pozostanie bez odpowiedzi i że społeczność międzynarodowa jest gotowa podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby bronić zasad międzynarodowego prawa i suwerenności narodów. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, spotkał się z papieżem Franciszkiem, aby podziękować jego świątobliwości za modlitwy o pokój w Ukrainie, duchową bliskość z narodem ukraińskim oraz za humanitarną pomoc dla Ukraińców. Spotkanie odbyło się w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Zełenski poinformował papieża o tragicznych skutkach rosyjskiej agresji, w tym o terrorze powietrznym oraz trudnej sytuacji energetycznej, z jaką boryka się Ukraina. Rozmowy dotyczyły także tzw. formuły pokoju oraz roli Stolicy Apostolskiej w ustanowieniu sprawiedliwego i trwałego pokoju. W trakcie spotkania prezydent Ukrainy oraz papież omówili oczekiwania wobec nadchodzącego globalnego szczytu pokoju. Zełenski podziękował Stolicy Apostolskiej za jej udział w szczycie oraz podkreślił znaczenie jej wysiłków na rzecz zbliżenia pokoju, w szczególności w kontekście powrotu ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję. Spotkanie z papieżem Franciszkiem miało na celu nie tylko wyrażenie wdzięczności, ale także zacieśnienie współpracy na rzecz pokoju i wsparcia humanitarnego dla Ukrainy. Papież, jako duchowy lider, odegrał istotną rolę w podkreśleniu potrzeby zakończenia konfliktu i przywrócenia pokoju w regionie. 13 czerwca prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił zawarcie historycznych porozumień ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Zawarliśmy dziś historyczne porozumienia z USA i Japonią. Mamy teraz 7 umów bezpieczeństwa ze wszystkimi krajami G7, łącznie 17 podpisanych umów, a kolejne 10 jest w przygotowaniu, poinformował Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślił również, że w ciągu ostatnich dni pozostawał w stałym kontakcie z wojskowymi. Otrzymuje codzienne raporty od naczelnego dowódcy oraz ciągłe aktualizacje od ministra obrony i służb wywiadowczych dotyczące sytuacji na froncie, zwłaszcza w regionach Doniecka i Charkowa, a także potrzeb naszych żołnierzy oraz innych istotnych szczegółów, dodał Zełenski. Podczas spotkań na szczycie G7, które miały miejsce tego dnia, głównym tematem było przyspieszenie dostaw obiecanych pakietów wsparcia dla Ukrainy. Dzisiejsze spotkania na szczycie G7 koncentrowały się na przyspieszeniu dostaw obiecanych pakietów dla Ukrainy. Kluczowym rezultatem jest zwiększenie liczby systemów obrony powietrznej dla naszych miast. Patrioty stają się już ukraińskim słowem, zaznaczył prezydent. Zełenski poinformował również o planach dostarczenia dodatkowego sprzętu i innych niezbędnych zaopatrzeń dla frontu. W trakcie spotkania podjęto także znaczącą decyzję dotyczącą wykorzystania rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy. Podjęto istotną decyzję dotyczącą wykorzystania rosyjskich aktywów dla Ukrainy, co stanowi pierwszy znaczący krok G7 w kierunku przekazania 50 miliardów dolarów. Dziękuję naszym partnerom za ich wsparcie, powiedział prezydent. Te porozumienia i decyzje stanowią ważny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa Ukrainy oraz jej zdolności obronnych, co jest kluczowe w obliczu trwającej agresji ze strony Rosji. Wczoraj prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił swoje przybycie do Szwajcarii na globalny szczyt pokoju, który ma na celu zbliżenie sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie. Przybyłem do Szwajcarii na globalny szczyt pokoju. Przez 2 dni będziemy aktywnie pracować z krajami z całego świata, z różnymi narodami, które łączy wspólny cel przybliżenia sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie, napisał Zełenski. Szczyt pokoju to okazja dla globalnej większości do podjęcia konkretnych kroków w obszarach, które mają znaczenie dla wszystkich na świecie – bezpieczeństwa nuklearnego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz powrotu jeńców wojennych i wszystkich deportowanych osób, w tym ukraińskich dzieci. Prezydent Ukrainy podkreślił, szczyt pokoju umożliwi globalnej większości podjęcie konkretnych działań w kwestiach, które są ważne dla każdego na świecie – bezpieczeństwa nuklearnego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz powrotu jeńców wojennych i wszystkich deportowanych osób, w tym ukraińskich dzieci. Oczekuje się, że w szczycie weźmie udział około 100 krajów i organizacji międzynarodowych. Zełenski wyraził swoją wdzięczność za zaangażowanie uczestników. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział i demonstrować globalne przywództwo oraz zaangażowanie na rzecz pokoju, prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. Podkreślając odpowiedzialność globalnej większości, prezydent dodał, razem, jako odpowiedzialna globalna większość, musimy dołożyć wszelkich starań,
aby wojny, agresje i kolonialne okupacje mogły zostać zakończone i nigdy się nie powtórzyły. Jestem pewien, że każdy na świecie jest zainteresowany sprawiedliwym pokojem i szacunkiem dla każdego narodu. Zełenski zaznaczył, że szczyt jest zaprojektowany w taki sposób, aby każda nacja miała możliwość pokazania przywództwa w osiąganiu wspólnych celów. Dlatego szczyt jest zaprojektowany tak, aby każda nacja miała możliwość demonstrowania przywództwa w osiąganiu wspólnych celów. Głos odpowiedzialnej globalnej większości ma potencjał przybliżenia pokoju i przywrócenia pełnej mocy karcie Narodów Zjednoczonych, podsumował prezydent Ukrainy. Globalny szczyt pokoju w Szwajcarii to kolejny krok w międzynarodowych wysiłkach na rzecz zakończenia konfliktów i promowania pokoju na świecie, z Ukrainą jako centralnym punktem tych działań. Generał Kryło Budanów poinformował, że Rosja rozmieszcza na Krymie zaawansowany system obrony powietrznej S-500. Ten najnowszy system, znany również jako Prometeusz, został opracowany przez rosyjski koncern Almasantej i stanowi ewolucję wcześniejszego systemu S-400. System S-500 jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej na świecie, zaprojektowanym do przechwytywania szerokiego spektrum zagrożeń powietrznych, w tym międzykontynentalnych rakiet balistycznych, pocisków hipersonicznych oraz satelitów znajdujących się na niskiej orbicie. Zdolność do przechwytywania celów w przestrzeni kosmicznej jest jednym z elementów, który wyróżnia S-500 na tle innych systemów. S-500 składa się z kilku kluczowych elementów, które razem tworzą kompleksowy system obrony powietrznej i przeciwrakietowej. W jego skład wchodzą radar zarządzania bitwą 91N6AM, który jest modyfikacją radaru 91N6, znanego jako Big Bird, radar akwizycji 96L6 TSP, wersja ulepszona radaru 96L6, Cheeseboard, wielomodowy radar 76T6 oraz radar przechwytujący 77T6. System S-500 jest wyposażony w różnorodne pociski, w tym 40N6M przeznaczone do zadań przeciwlotniczych oraz 77N6N i 77N6N1, które są przeznaczone do zadań przeciwrakietowych i antysatelitarnych. Pociski te mają zdolność przechwytywania celów na wysokościach do 200 km i na dystansach do 600 km, co daje S-500 znacznie większy zasięg i skuteczność niż jego poprzednik, S-400. Jednym z najważniejszych aspektów S-500 jest jego zdolność do reakcji w czasie zaledwie 3 do 4 sekund, co jest znacznie szybsze niż w przypadku systemu S-400, który potrzebuje około 9 do 10 sekund. To oznacza, że S-500 może skutecznie reagować na szybko poruszające się cele, w tym pociski hipersoniczne, które stanowią jedno z najnowszych zagrożeń w dziedzinie obrony powietrznej. Koszt tego zaawansowanego systemu wynosi około 2,5 miliarda dolarów. Jego wdrożenie w Krymie przez Rosję stanowi istotny element wzmocnienia zdolności obronnych tego regionu oraz demonstrację technologicznych możliwości rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.